Kiedy należy podejrzewać, że dany pacjent powinien być już włączony do tego leczenia, czyli do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych? Otóż objawy tej niewydolności oddychania, którą nazywamy hiperkapniczną niewydolnością oddychania, bo jest ona związana z wysokim poziomem dwutlenku węgla w organizmie, są bardzo niecharakterystyczne, ale należy na nie zwracać uwagę. A więc jest to uczucie ciągłego zmęczenia, problemy z koncentracją w ciągu dnia, nadmierna senność. Pacjent zasypia w sytuacjach, kiedy nie powinien zasnąć, na przykład oglądając telewizję czy czytając coś. Również bardzo typowe są poranne bóle głowy. Po nocy kumuluje się dwutlenek węgla w organizmie i jego kumulacja powoduje ból głowy, który potem po obudzeniu stopniowo w ciągu 2-3 godzin ustępuje. To jest bardzo typowy objaw. Jeżeli takie objawy występują, oczywiście do tych objawów należy jeszcze dołączyć trudności z oddychaniem w czasie wykonywania wysiłku, szybkie męczenie się. Jeżeli takie objawy występują, wtedy należy zwrócić się do lekarza i spytać, czy czasem nie należy przeprowadzić diagnostyki w kierunku niewydolności oddychania. W przypadku pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc podstawowym pomiarem, który pozwala nam wstępnie ocenić, czy występuje u danego pacjenta niewydolność oddychania, czy nie, jest pomiar wysycenia tlenu we krwi za pomocą pulsoksymetru. Jest to bardzo proste urządzenie, które zakłada się na palec i ono pokazuje, w jakim stopniu krew jest wypełniona tlenem. Proszę jednak pamiętać, że aparat ten pokazuje tylko poziom tlenu, natomiast nie mówi nam nic o poziomie dwutlenku węgla. Jeżeli chcemy zmierzyć ten parametr w organizmie, wtedy musimy pobrać krew do badania na badanie, które się nazywa gazometria krwi tętniczej i wtedy ten wynik powie nam dokładnie, w jakim stanie jest wydolność układu oddechowego pacjenta. Pulsoksymetrię należy wykonywać we wszystkich grupach chorych, o których mówiłem, u których występuje podejrzenie niewydolności oddychania, którą można leczyć za pomocą respiratora, a więc powtórzę jeszcze raz, są to chorzy na POHP, chorzy otyli, chorzy z deformacją klatki piersiowej i chorzy z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Prawidłowy wynik pulsoksymetrii to jest około 97-98%. To znaczy, że krew w 97-98% jest wypełniona tlenem. To jest norma dla zdrowego człowieka. U osób, które mają przewlekłe choroby płuc, zwykle ten wynik jest niższy, ale nie powinien być niższy niż 90%. W przypadku, kiedy jest on niższy, poniżej powiedzmy sobie 90-92%, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w kierunku niewydolności oddychania. W tym celu należy zwrócić się do lekarza rodzinnego o skierowanie do poradni domowego leczenia tlenem. Poradnie te rozsiane są po całej Polsce i nie ma trudności z dostaniem się do takiej poradni. Tam lekarz wykona gazometrię krwi tętniczej, gdzie oceni, w jakim stopniu układ oddechowy jest upośledzony i do jakiej formy leczenia będzie się kwalifikował. Jeżeli będzie występował tylko niedobór tlenu, wtedy pacjent zostanie zaopatrzony w koncentrator tlenu i wejdzie w program domowego leczenia tlenem. Jeżeli okaże się, że są wysokie wartości dwutlenku węgla, wtedy najprawdopodobniej pacjent zostanie zakwalifikowany do wentylacji nieinwazyjnej w warunkach domowych. W czasie diagnostyki chorych podejrzanych o niewydolność oddychania pamiętajmy o tym, że w dużym stopniu u tych pacjentów, w dużej części u tych chorych mogą występować również zaburzenia oddychania podczas snu, czyli bezdechy senne. I leczenie tych bezdechów może przynieść poprawę wydolności oddychania. A więc u chorych, którzy mają właśnie niskie wartości saturacji albo mają objawy podwyższonych wartości dwutlenku węgla, należy wykonać badanie w kierunku bezdechów sennych, czyli albo polisomnografię, albo poligrafię. To badanie pozwoli ustalić, czy występują bezdechy w czasie snu i wtedy wprowadzenie odpowiedniego leczenia, czyli leczenia za pomocą, najczęściej jest to leczenie za pomocą aparatu CPAP, pozwoli na ustąpienie tych bezdechów i być może wydolność układu oddechowego się poprawi.